To grywka w sieci już teraz na facebookowym profilu Radia Piekare. Yeah. Marcin, Marcin Zasada, witam państwa, witam po raz drugi. Naszym gościem Don't jest Sława umińska dura go, i prezydent Piekar Śląski. Witam, witam pana. Pani prezydent. Patrząc na to, co zainaugurował Jarosław Gowin swoją nową partią, w czym. Albo czy Jarosław Gowin jest lepszy? Od Jarosława Kaczyńskiego i jego ugrupowania. Ja bym tutaj nie rozważała, w czym jest lepszy, ale w czym się uzupełniają. Bo to, co wnosi. Jest oczywiste, że Partia Porozumienie kieruje swoje spojrzenie w stronę wyborców o poglądach prawicowych, oczywiście, ale o wiele bardziej liberalnym spojrzeniu na gospodarkę. To zresztą premier Gowin akcentował, że jest to partia dla ludzi liberalnych, jeśli chodzi o ekonomię, natomiast dla konserwatystów światopoglądowych. A nawiązując do partii, do nazwy tej partii, ile rozumu w porozumieniu? A to już nie mnie oceniać. Natomiast powiem, że konwencja była zorganizowana bardzo sprawnie. Bardzo mi się podobało wystąpienie premiera Gowina, ponieważ zwrócił uwagę na rzeczy do tej pory nieakcentowane przez prawicę a mianowicie kwestie ochrony środowiska, to raczej I, jest jakiego, środo, jakiego środowiska? To jest raczej dziedzina, którą sobie tak troszeczkę lewa strona zawłaszczyła, jeśli chodzi o dyskurs publiczny. No, minister Szyszko uważa, że... Nie, 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 nie ma czego chronić właściwie, bo to samo się chroni. To jest taki wąski wycinek, jeśli chodzi o, o środowisko naturalne. No i tutaj bardzo bardzo tak mocno Jarosław Gowin podkreślił, że należy przestać instrumentalnie wykorzystywać kościół. Więc to było takie dość mocne, znaczące, zwróciłam na to zdanie uwagę. Pani inne nadzieje jeszcze, albo w ogóle Pani nadzieje wobec tej inicjatywy? to zawsze dobrze wygląda, jeśli wyborcy mają wybór. Ten podział, który się zarysował, taki bardzo głęboki, mocny między Platformą a PiSem, no nie każdemu odpowiada. Są wyborcy, dla których Platforma jest zbyt liberalna, a PiS zbyt konserwatywny. A oni się gdzieś plasują pomiędzy i nie ma takiej dobrej partii centrowej. Chociaż w tej chwili bardziej porozumienie jeszcze jest przyklejone, skłania się ku partii Prawo i Sprawiedliwość. A propos jeszcze Prawo i Sprawiedliwość, co, coś... W ostatnich miesiącach popsuło się, jeżeli chodzi o Pani stosunki z partią rządzącą, które kiedyś były dość, co najmniej poprawne. A to nie wiem, skąd Pan redaktor ma takie informacje. Ja nie zauważyłam jakichś nieporozumień czy, czy niechęci. Yy, oczywistym jest, yy, że moje związki yy, ze względu ma na poprzednią pracę jakieś tam są. Wciąż mam jeszcze bardzo wielu przyjaciół yy, po tamtej stronie. Natomiast ja bardzo silnie, mocno akcentuję swoją niezależność. A być może niektórzy chcieliby, abym bardziej yy, by skłaniała się w stronę Prawa i Sprawiedliwości. Ale ja jestem konsekwentna, robię swoje i to, czy dotrzymałem słowa, mówiąc, że będę prezydentem niezależnym, ocenią wyborcy. To, a propos jednego ze sztandarowych pomysłów PiS, właśnie na który zresztą oczekiwaliśmy, czekaliśmy, którego oczekiwaliśmy, e, zmiany w ordynacji, o których dużo dyskutowano w ostatnich miesiącach, e, tak przede wszystkim patrząc na to, co zaproponował e, PiS e, na ten konkret, to w, można stwierdzić, że wiele z tych obaw, które towarzyszyło temu dokumentowi, no, okazało się przesadzone. Tak, na szczęście, i jest to krok w dobrym kierunku. Myślę, że głosy bardzo krytyczne środowisk samorządowych dotarły do Warszawy i to należy przyjąć z uznaniem i ze zrozumieniem. No, nie ukrywam, nie podoba mi się ograniczanie liczby kadencji, bo nie tyle chodzi o to, że nam prezydentom jakoś ogranicza się te możliwości kontynuowania władzy, ale ogranicza się przede wszystkim wybór mieszkańcom, wyborcom. Ale podkreślmy jedną oni rzecz: sami nie mamy. wiedzą, kiedy podziękować danemu włodarzowi to miasta. To prawda, i patrząc na chorzów, na przykład, przykład. to y, czasami dzieje się to w zupełnie nieoczekiwanych okolicznościach. Y, Historia Marka Kopla chociażby. Natomiast powiedzmy sobie wprost: no, nie ma wstecznej, wstecznego ograniczenia kadencji, co już jest pewnym osiągnięciem, bo przecież długo wydawało się, że właśnie ten pomysł PiS będzie forsować. No tak, to to w ogóle więc, było więc to ograniczenie obowiązuje od przyszłego, e, poprzszłorocznych tak, wyborów. Więc, więc mhm. każdy, niezależnie ile tych kadencji ma za sobą, będzie miał co najmniej dwie i jeśli oczywiście. Mieszkańcy na to tak, pozwolą. Tak. Z, z innych takich istotnych zapisów, nie będzie jednej tury w wyborach prezydenckich, dobrze? Bardzo dobrze. Ja zawsze powtarzałam, że druga tura jest po to, aby kandydat rzeczywiście miał silny mandat dany, udzielony przez wyborców. Bo nie trudno sobie wyobrazić sytuację przy. Na przykład dużej ilości kandydatów, że wygranym mógłby być ten, kto zyska kilkanaście, dwadzieścia, dwadzieścia kilka procent. No, no to, to trochę było, byłby taki chichot z demokracji. Prezydenci będą też mogli e, łączyć kandydowanie do, na, na stanowisko prezenta i do rad miejskich. Dobrze? No jest to zabieg stosowany przez wszystkich. No to nie ma pory... co ukrywać, mhm. że lider, czyli kandydat na prezydenta wzmacnia swoje ugrupowanie. No i też, A jego nazwisko na czele listy no, no powoduje, że, 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 że lista ma szansę zdobyć więcej głosów. Yy, takie rozwikłanie tej tajemnicy z drugiej strony yy, faktycznie dawało inne światło, no bo yy, możemy sobie można byłoby sobie wyobrazić lidera opozycyjnej, opozycyjnego grupowania w mieście, który nie może łączyć yy, kandydowania na prezydenta i do Rady, i załóżmy, że jego um, ugrupowanie wchodzi do Rady, ale on sam nie zdobywa mandatu, pre, nie, nie zdobywa prezydentury. No i właściwie jest takim liderem opozycji bez. No, takim bardzo kulawym bez, bez teki, no, tak. No więc byłoby to, no, byłoby to dziwne, to byłoby takie nawet, powiedziałabym, wynaturzenie. E, patrząc na, na to, ile z tych zapowiedzi tak naprawdę okazało się prawdą, e, to myśli Pani, że to e, tylko opór samorządowców o tym zdecydował? Czy zdrowy rozsądek w, e, pis, czy, czy może. Jeszcze inne siły wewnątrz tego szerokiego obozu rządzącego? Ja myślę, że kilka czynników się nałożyło. Z jednej strony nasze uwagi, mówię tutaj nasze, samorządowców zgłaszane na licznych gremiach. Na pewno media też przyłożyły tutaj rękę do tego, analizując, przewidując, pokazując, jakie mogłyby być scenariusze. Mogę podejrzewać, że jest tu też duża rola prezydenta Andrzeja Dudy, ponieważ on bardzo szeroko konsultował się ze środowiskami samorządowymi i uważnie wsłuchiwał się w te głosy. Ja też swoje uwagi złożyłam za pośrednictwem jednego z przedstawicieli związków samorządowych, więc myślę, że to wszystko tak razem spowodowało refleksję, analizę i nie jest wstydem wycofać się ze złych rozwiązań. A, a, a PIS, a propos wycofywania się, wycofuje się też i taką zapowiedź złożył z jednomandatowych okręgów wyborczych, tam gdzie one oczywiście funkcjonowały, czyli w miastach, nie na prawach powiatu. Przy dość ognistym proteście przedstawicieli KUKIZA. Co pani o tym sądzi? Nasze miasto no, nigdy nie miało doświadczeń, więc nie zamiedzą. mogłam tego obserwować tak wprost. Właśnie za miedzą, między innymi w Radzionkowie, ten system działał. No cóż, no, to powoduje, że jeśli jest silny lider, ma dobrych ludzi to potrafi doprowadzić do stanu, w którym ma 90% radnych w Radzie Miasta. Tak się też bodajże stało w Wojkowicach. No, no cóż, z punktu widzenia prezydenta, burmistrza, wójta, no to jest komfortowa sytuacja. Czy to jest dobre dla mieszkańców, że nie ma tej silnej drugiej strony opozycji, która patrzy na ręce i konstruktywnie krytykuje? No, no, myślę, że, że nie, że, że ten podział jest zbyt wyrazisty. Natomiast ja nigdy nie byłam jakąś szaloną zwolniczką tych Jowów? Jowów. No ale bardziej komentuję to z pozycji obserwatora niż praktyka. To na koniec jeszcze w ustawę wpisano obowiązek rejestrowania głosowań. Obowiązek y, transmisji y, obrad rad gmin. Czyli w samorządach w końcu będzie przejrzyście i uczciwie, tak wsłuchując <noise> się w ten postulat. Panie redaktorze, no, obrady sesji Rady Miasta są nagrywane. Nie ma problemu, żeby również. Dobrowolnie z, na razie. Przekaz wideo, prawda, z tych, z tych obrad. Radni to na pewno nie będą mieli nic przeciwko, nie będą mieć nic do ukrycia, a wręcz przeciwnie, myślę, że nawet aktywność niektórych radnych wzrośnie, bo niektórzy to bywa, że przychodzą i tak sobie lekko przysypiają. Mówię teraz ogólnie. Natomiast co do, co do przebiegu głosowania. No, no wszystko fajnie, tylko ja mam pytanie, kto za to zapłaci? No to przekonamy się, kiedy ustawa nabierze kształtów w, w, w ramach sejmowej legislacji. Dziękuję bardzo. Naszym gościem była Sława Umińska-Dura i prezydent Piekar Śląskich. Do usłyszenia, do zobaczenia. Do zobaczenia.